daily vlogu. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Jestem. Wszystko dobrze. Mam nadzieję, że u Was też wszystko dobrze. Dzisiaj mamy sobotę i powiem Wam, że kolejny przepiękny dzień w tym tygodniu. Cudowne słońce, chociaż jest godzina 10. No i właśnie. Trochę zimno, bo pokazuje tylko 8 stopni. Więc wyjątkowo zimno, ale słuchajcie, nie ma co się przejmować tym, no bo przecież mamy październik, mamy jesień. Zaraz temperatura znowu spadnie, więc zimno, trzeba się do tego przyzwyczaić, kochanie. Tak. Tak, no właśnie. Jakie plany na dzisiaj? Jedziemy za chwilę do centrum, a my to już jedziemy do centrum, ponieważ w ten weekend na Hali Gwardii odbywa się japoński weekend. Tak, a ponieważ ja kocham wszystkie klimaty związane z Japonią, nie mogłam sobie tego odpuścić, jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo, jakie będą sklepy, wystawcy, może zjemy coś dobrego na miejscu. Także zobaczymy, taki mamy plan na teraz. A tak w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj założyłam sobie w związku z tą temperaturą cieplejszy płaszcz. No i tak siedzę w samochodzie i mówię tak, co mnie tak grzeje? A Massimo się do mnie śmieje i mówi tak, podgrzewa ci pupę. Ja mówię, no i dopiero się zorientowałam rzeczywiście, co? Włączył podgrzewanie siedzenia i trochę mi za ciepło. Dziękuję za komplement. Sta bene oggi. Ti piace come sto oggi? Sì, sta bene. Dice, avete un complimento. Mamma modelka, moja modelka. Twoja modelka? No niech będzie twoja modelka. Dobra, jedziemy, życzymy Wam miłego oglądania. Podsumowanie japońskiego weekendu jest takie. Lipa. Słuchajcie, liczyliśmy na to, że może zjemy jakieś dobre sushi, jakieś japońskie pierożki. Nie mam nic. Nic, słuchajcie. Mam tajlandyjską kuchnię, italiana, brazyliana, Hiszpania. Tak, francuska. W ogóle poplątanie z pomieszaniem, słuchajcie, wszystko tam było. Na tej całej dużej hali, tak na dobrą sprawę, były stanowiska włoskie, stanowiska francuskie, kosmetyki francuskie, odrobina może tam klimatu japońskiego, mnóstwo dzieci i tak na dobrą sprawę tyle. Także no nie udał nam się dzisiaj ten wypad. Liczyliśmy na więcej, mieliśmy ochotę zobaczyć więcej, zjeść coś dobrego. A tak naprawdę Massimo wyszedł zły i głodny i ma ochotę na jakieś panino, tak? Jakiegoś burgera. Lepiej się jedzie na kebab. Lepiej się, mia grill. Japonii, a jak i Japonii jest to? No to jedziemy, słuchajcie, teraz coś zjeść. W sumie to muszę zaspokoić mojego pana tutaj, który jest nieuradowany. Tak sobie pomyślałam, że poruszę dzisiaj też z Wami pewien, myślę, że bardzo ważny temat. I chyba nie byłabym sobą, gdybym o tym nie wspomniała w którymś z moich filmów, bo staram się co roku przypominać Wam, no właśnie, o czym. Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi.
I wydaje mi się, że takie osoby jak ja, chociaż ja nie mam jakichś nie wiadomo jak dużych zasięgów, ale zawsze docieram do kilku tysięcy osób, powinny o tym głośno mówić i powinny o tym wspominać, bo jest to jedna z najważniejszych spraw, które każda kobieta powinna mieć gdzieś z tyłu głowy. I od momentu tak naprawdę, kiedy stanie się już taką nastolatką i zaczyna świadomie o siebie dbać, powinna o tym myśleć. Słuchajcie, ja uważam, że cały czas bardzo mało się robi w tym kierunku i bardzo mało się mówi o tym, że kobiety powinny się regularnie badać. I tak naprawdę tutaj na moim kanale poruszamy różne tematy. Poruszamy tematy związane z modą, z kosmetykami, o tym, żeby dbać o skórę, żeby fajnie się ubierać, myśleć o dobrym samopoczuciu, mieć dobrą energię, dobrze się odżywiać i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie jedną z takich najważniejszych spraw w naszym życiu jest nasze zdrowie. Bo tak naprawdę bez zdrowia nie ma nic. Nie ma szczęścia, nie ma pielęgnacji, nie ma kosmetyków, nie ma dobrego samopoczucia, nie ma tak naprawdę życia. I to zdrowie jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Kiedyś wam już mówiłam, że kiedyś na studiach jedna z moich pani profesor, z wykładowców, doktor Skrzypek, która jest świetnym dermatologiem, powiedziała kiedyś coś takiego, co utkwiło mi bardzo, bardzo w pamięci, a mianowicie to, że kobieta powinna mieć swoich takich ulubionych, najlepszych, wybranych trzech lekarzy. Jest to ginekolog, dermatolog i dentysta. No i oczywiście za tym idzie cały szereg innych specjalistów, tak? Ale właśnie ten ginekolog na pierwszym miejscu, badanie, regularnie wykonywana cytologia i regularnie wykonywane badanie piersi. To jest dziś jeden z takich podstawowych czynników, o których każda z nas powinna pamiętać. A niestety, jak się okazuje, dalej gdzieś o tym zapominamy, dalej gdzieś pomijamy, słuchajcie, te badania. I na przykład mówi się o tym, że cytologię, kiedy mamy pierwszą grupę, powinno się wykonywać co 2-3 lata, w innych przypadkach trochę inaczej i tak dalej. Ja jestem za tym, żeby cytologię robić co roku. Sama po swoim przykładzie wiem, jak bardzo jest to ważne. Pamiętam, kiedy wykryto u mnie wirusa HPV i no nie było za ciekawie, jaka byłam wtedy przerażona, jaka byłam spanikowana. Chociaż ja co roku mam grupę, pierwszą grupę, to i tak badam się regularnie, robię to regularnie. I wiecie co? Zawsze wpisuję sobie w kalendarz datę, kiedy w jednym dniu wykonuję właśnie wszystkie takie podstawowe badania. Robię morfologię, robię cytologię i robię USG piersi. I USG piersi robię też co roku. Wiem, że w pewnym momencie naszego życia wchodzi kolejne badanie, które musimy my, dorosłe, dojrzałe kobiety, wykonywać, ale to USG piersi, które wykonujemy co roku po 30, jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, tak jak ta cytologia, tak jak morfologia, badanie krwi, sprawdzanie, czy wszystko z nami w środku jest w porządku, jest zdecydowanie ważniejsza ta prewencja, którą wykonujemy, te badania, niż to, co może się stać później, kiedy trzeba leczyć, kiedy trzeba wprowadzić pewne środki, kiedy no, za jednym zamachem świat staje nam na głowie. No taka jest prawda. I wczoraj nawet rozmawiałam z moją siostrą o przypadku pewnej młodej dziewczyny, 27-letniej, u niej w przychodni, co też powiem wam, że wy wiecie, że jestem osobą wrażliwą, ale tak mnie jakoś rozbiła ta nasza rozmowa. I oglądałam też ostatnio live u doktor Nalewczyńskiej. Polecam, świetny, świetny specjalista, jeśli macie Instagrama, doktor Nalewczyńska, po prostu rewelacja. I też opowiadała właśnie o tym raku piersi. Dziewczyny, mamy październik.
Tak naprawdę te badania możecie zrobić przez cały rok, niekoniecznie teraz, ale ten, wykorzystajmy ten potencjał października i to, że marki kosmetyczne nam przypominają właśnie o tym badaniu piersi, o tej walce z rakiem piersi, i marka Estée Lauder, i różowa wstążka, i kampanie, które w tej chwili przeprowadza wśród celebrytów, wśród gwiazd. Zróbmy coś dobrego dla siebie w tym miesiącu. Nawet słuchajcie, jeśli nie możecie pójść na badania, które są refundowane, to zamiast kupować w tym miesiącu jakiś sweter, zamiast kupować w tym miesiącu jakiś kosmetyk, odłóżcie sobie te pieniądze i idźcie na badania. I to powinno być dla Was priorytetem. Także ja chciałabym Was zachęcić dzisiaj do tego, żebyście sobie przemyślały, kiedy ostatni raz robiłyście badania. A może wykonujecie te badania regularnie, natomiast macie gdzieś wśród swoich bliskich osobę, która się nie bada i warto by było ją, słuchajcie, tak no, wesprzeć fizycznie i psychicznie, poprowadzić nawet za rękę na te badania. Zróbcie coś takiego pozytywnego, zróbcie coś dla siebie, zróbcie coś dla bliskiej osoby, pokażcie, że to, jak my kobiety dbamy o siebie od środka, jest naprawdę bardzo ważne. A jeśli będziemy dbać o siebie od środka, to też i my będziemy szczęśliwsze, i będziemy wyglądały na szczęśliwsze, no i oczywiście nasze otoczenie, nasi bliscy też będą inaczej funkcjonować. Więc dzisiaj taka krótka pogadanka, aż się zaplątałam, właśnie w tym bardzo ważnym i istotnym temacie. Narobiliśmy sobie dzisiaj takiej ochoty tym sushi, którego nie zjedliśmy ostatecznie, że stwierdziliśmy, że dzisiaj wieczorem uderzamy na sushi, jesteśmy w naszej, oczywiście w naszej okolicy, i idziemy do restauracji, której powiem Wam szczerze, że jeszcze nie znamy. Pierwszy raz będziemy tam jeść, ale stwierdziliśmy, że wypróbujemy, zobaczymy, jaki będzie sushi, czy będzie dobry, czy nam się spodoba. Zaraz się wszystko okaże. Dzień dobry, ja tu wstaję, a czuję zapach z rana bolognese, patrzcie na to. Massimo już oczywiście urzęduje. Od której godziny? 3 godziny. Od 3 nad ranem? A 5 godzin rano. A o 5 się obudziłeś, no właśnie. O 5 się obudziłeś, a jest godzina w tej chwili 6:30 w niedzielę, nie pytajcie. Koty po prostu szaleją po całym domu, Pipo po prostu takie dźwięki wydaje, że nie da się spać, ale zapach bolognese roznosi się po całym domu, a ja robię teraz kawusię. Spienione mleko obowiązkowo. Czekajcie. Dodaję też odrobinę ostatnio mojego ulubionego syropu do kawy, słony karmel, i wychodzi przepyszna. I jak to mówi mój Massimo, to cofinale. Proszę bardzo. Kawa gotowa, można zaczynać niedzielę. Jak widzicie, my znowu w samochodzie. A to dlatego, że jedziemy właśnie do Łazienek Królewskich. Generalnie powiem Wam tak, od jakiegoś czasu niedziela jest dla mnie dniem wolnym od pracy. Veramente? Tak, nie płaczę komputera, nie przeglądam Instagrama, nic nie publikuję, nic to, nie co robię. To jest? No właśnie, ponieważ mamy jesień z koko,
a jedziemy do łazienek, które wyglądają przepięknie jesienią. Stwierdziłam, że troszkę wam jeszcze ponagrywam. Dlaczego pracujemy? Dlaczego idziemy na park? No właśnie, no właśnie. Więc stwierdziłam, że trochę wam prześlę tego jesiennego klimatu, tego pięknego jesiennego klimatu, bo dzisiaj mamy cudowne słońce, chociaż tak patrzę, na termometrze jest tylko 7 stopni, więc dosyć zimno. My oczywiście znowu na podgrzewanych fotelach, bo inaczej się nie da. Podgrzewamy sobie pupy, jak to Massimo powiedział. Także słuchajcie, jedziemy, zabieramy was ze sobą do łazienek na przyjemny jesienny spacer. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within, I can tell that you're tough. No i jak, kochani, spacer? Fajnie bardzo jest. Bardzo dobrze, ładny. Zimno. Bardzo dużo, basia. No, wiewiórek to tutaj jest, słuchajcie, bardzo dużo. Oczywiście udało nam się też złapać pawie. Ludzi bardzo dużo, a my sobie dalej spacerujemy. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within, I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Co to, kochanie? To dla ciebie, na mój modelka. O, dziękuję, jaki słodziak, patrzcie. A po spacerze postanowiliśmy, że wpadniemy na szybką kawę do Flaminga. Zobaczcie teraz, jak tu jest po prostu pięknie i jesiennie. Czyli dalej jesteśmy w tym klimacie jesieńskim. No i proszę, moi drodzy, my jesteśmy już w domu, niedzielny obiad przed nami,
Bolognese da Massimo, piękne. Proszę bardzo, guarda che bolognese, guarda. No piękne, proszę, pachnie, bardzo. Wygląda idealnie. Także my zabieramy się za obiad. Questa si chiama tagliatelle alla bolognese. Tagliatelle alla bolognese, także my się zabieramy za obiad. Kończymy już ten nasz mini weekendowy vlog, później relaks pełną parą. I widzimy się, kochani, oczywiście w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa! Buziaki, pa!